choć zima właściwie dopiero się zaczyna, w strumieniu intensywnie myśli się już o nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim. Na kwiecień planowane jest otwarcie Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji, w skład którego wchodzi z jednej strony Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, a z drugiej kompleks sportowo-rekreacyjny. Z końcem grudnia zakończył się proces inwestycyjny. W trakcie realizacji inwestycji już tam pewne rzeczy się działy, bo z sali skorzystał chór Lutnia, który nagrywał płytę, robił teledysk. I okazało się, że ta akustyka jest tam bardzo dobra, że można było już wtedy w trakcie budowy skorzystać. Na tym nam bardzo zależało, bo Strumień słynie z chórów, jest wiele grup również, które funkcjonują na sołectwach. No i w tym momencie będzie takie miejsce, gdzie będzie można po prostu wydobyć, posłuchać, spotkać się. Strumieński MGOK przeniesie się z rynku do nowego budynku, znacznie większego i wygodniejszego. Zostanie uruchomiona pierwsza w gminie sala widowiskowa z amfiteatralną widownią, rozbudowanym systemem nagłośnieniowo-oświetleniowym oraz profesjonalną sceną z zapleczem dla artystów. Nie jest on też tak zrobiony, że jest zbyt wielki. On jest skrojony na potrzeby i to jest fajne. Nie zabraknie pracowni dla różnego rodzaju działalności. Będzie m.in. ciemnia fotograficzna, sala taneczna i wygłuszona sala ćwiczeń stworzona z myślą o formacji bębniarzy. O wiele więcej pracowni przede wszystkim. Sala widowiskowa to jest ta perełka, to jest to najważniejsze, czego nam tutaj do tej pory bardzo brakowało. Natomiast również właśnie dobre warunki do realizacji takiej artystycznej mieszkańców Strumienia. Głównym punktem kompleksu sportowo-rekreacyjnego będzie odkryty basen wyposażony w instalację solarną, dzięki której wydłuży się okres jego użytkowania. Instalację solarów dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak tylko pogoda będzie, będzie odpowiednia aura, to liczymy na to, że już w maju będzie uruchomiony basen. No korty, ścianka do skłosza, plac zabaw, to również jak tylko wiosna szybko przyjdzie, będzie odpowiednia pogoda, te obiekty będą również dostępne. Tylko czekamy teraz na lato i generalnie obiekt jest już przygotowany do tego, żeby można było z niego korzystać. Natomiast to jest kwestia tylko wyposażenia i odpowiedniej aury. Tegoroczny sezon dla mieszkańców gminy Strumień będzie pełen atrakcji, bo w nowym kompleksie każdy znajdzie coś dla siebie. Projekt modernizacji basenu to największa inwestycja realizowana w gminie Strumień w przeciągu ostatnich lat. Na to działanie gmina pozyskała ponad 6 milionów złotych z unijnego budżetu. Hanna Blokesz-Bacza, portal OX.pl.